Morning students. Today we'll be talking about clothes and accessories. Vocabulary spot, page 108. Please open your books and look at the exercise number 1. Otwórzcie swoje książki na stronie 108 i popatrzcie na ćwiczenie pierwsze. Popatrz na plakat Jasminy i odpowiedz na pytania. Does she like her school uniform? Do girls and boys wear the same clothes at her school? Do you like her ideas for new uniform? Teraz popatrzymy na plakat. We want a new school uniform. This is our school uniform. The girls wear a blue skirt, a blue shirt, black tights and a black jacket. The boys wear a blue shirt, a black jacket, a blue and yellow tie and black trousers. We think our school uniform is old-fashioned and boring. These are our ideas for a new, trendy school uniform. The girls wear a purple dress, a blue sweater, a blue belt, a blue beret, and a blue necklace. The boys wear a blue hoodie, purple trousers, and a blue cap with a purple and blue badge. Teraz spróbujcie odpowiedzieć w zeszycie sami na te pytania po lewej stronie z zadania pierwszego. I za chwilę widzimy się ponownie. Bye! Are you ready? So let's check it. Does she like her school uniform? No, she doesn't. Zobaczcie, ona tutaj pisze, we think our school uniform is old-fashioned and boring. Że nasze szkolne mundurki są staromodne i nudne. Do girls and boys wear the same clothes at her school? No, they don't. Oni nie noszą takich samych ubrań. Te ubrania się różnią. Do you like her ideas for a new uniform? Tutaj każdy musi sam zdecydować i napisać albo yes, I do, albo no, I don't. Teraz popatrz na zadanie drugie. Popatrz na plakat Jasminy jeszcze raz i dopasuj nagłówki do obrazków A i B. Trendy new school uniform, old fashioned uniform. No, myślę, że to nie jest takie trudne, dlatego od razu sobie powiemy, że trendy new school uniform mamy tutaj pod literką B, B, a old fashioned uniform mamy pod literką A, A. Zadanie trzecie. Dopasuj słowa z ramki do odpowiednich przedmiotów na plakacie. Na plakacie tutaj mamy przedmioty oznaczone literkami od A do H. A w ramce mamy takie wyrazy jak necklace, tie, badge, beret, tights, cap, belt, sweater. Bardzo proszę, abyście spróbowali teraz dopasować te wyrazy do literek od A do H. I widzimy się za momencik. Hello, I'm here. Let's check it. Popatrzmy. Pod literką A ukryły się rajstopy, czyli tights. B, tie, czyli krawat. C, sweater. To jest ta ciepła bluza. Taki, o, widzicie tutaj. D, belt, czyli pas. I, necklace, czyli naszyjnik. F, beret, czyli beret. G, badge, to jest ta plakietka na tej czapce. H, cap, czyli czapka. Hi, now I'm here. And now look at the exercise number 5. Uzupełnij dialogi wyrażeniami z ramki. Talking about what you are doing now. To jest mówienie o tym, co robimy teraz, w danym momencie. Czyli używamy czasu present continuous. W ramce mamy takie wyrażenia jak hot and sunny, I'm listening to the radio, I can't, where are you, I'm wearing, can you clean? Spróbujcie uzupełnić dialog numer 1 i numer 2 w zeszycie. Don't cheat, nie ściągajcie, zróbcie sami
i za chwilę dowiecie się, czy dobrze uzupełniliście dialogi. Bye! Hi, are you ready? Poproszę, abyście popatrzyli na odpowiedzi zaznaczone na czerwono. Joe, where are you? Gdzie jesteś, Joe? I'm in the bathroom. Jestem w łazience. Well, can you clean the car, please? Czy mógłbyś umyć samochód, proszę? Sorry, I can't. I'm having a shower. Przykro mi, nie mogę. Biorę prysznic. Dialog number two. What's the weather like where you are? Jaka jest pogoda tam, gdzie ty jesteś? It's hot and sunny. I'm wearing a t-shirt and shorts. What are you wearing? Tu jest gorąco i słonecznie. Mam na sobie krótką koszulkę z krótkim rękawem i krótkie spodenki. Co ty masz na sobie? I'm wearing a sweater and trousers. It's cold here. Ja mam na sobie bluzę i spodnie. Tu jest zimno. What are you doing? A co ty robisz? I'm reading a magazine and I'm listening to the radio. Czytam gazetę i słucham muzyki. Ostatnim zadaniem na tej stronie, bo to jeszcze nie koniec, jest zadanie szóste, exam spot. Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią i wpisz w odpowiednią kratkę literę A, B lub C. No, to do dzieła i zobaczymy się za chwilę. Bye! Hi, I'm here. I popatrzcie. Pierwsza odpowiedź tej chyba dziewczynki, czy chłopca, chyba chłopca brzmi It's cold and rainy. Musimy poszukać pytania. Jak myślicie? What is the weather like? Jaka jest pogoda? It's cold and rainy. Nie może to być pytanie What are you wearing today? Bo to znaczy, co masz dzisiaj na sobie, ani Where are you? Where are you? Ponieważ oznacza, gdzie jesteś. Następnie mamy pytanie. What are you doing? Co robicie? Co robisz? I odpowiedź B. I'm eating an apple. Jem jabłko. Co robisz? Jem jabłko. It's an apple znaczy to jest jabłko. I've got an apple znaczy mam jabłko. I ostatnie, Suzy, can you lay the table? Suzy, czy możesz nakryć do stołu? I tu będzie odpowiedź B. No, I can't. I'm doing my homework. Nie mogę, ponieważ robię moją pracę domową. Robię moją pracę domową. Nie może to być odpowiedź A. No, I'm not. I'm in the bedroom. Ponieważ to znaczy nie, ja nie mogę. Dlatego, że jestem w łazience. Ani C. No, I haven't. I've got a bed, a chair and a lamp. Nie mam. Mam łóżko, krzesło i lampkę. Sprawdźmy. Zgadza się. Wszystko poprawnie zaznaczone na zielono. Teraz proszę, abyście otworzyli swoje książki na stronie kolejnej, czyli na stronie 109. Prepositions of movement, czyli przyimki dotyczące ruchu. Popatrzmy. Out of, down, into, up, behind, in front of, under, across and on. Pamiętajcie, że przyimki trzeba znać i żeby się nimi swobodnie posługiwać. I zadanie pierwsze, check your grammar, uzupełnij dialogi odpowiednią formą czasowników z nawiasów. Wpisz je w czasie present continuous. Przypominam, bo niektórzy ciągle zapominali, jak patrzyłam na wasze ćwiczenia, zdjęcia, których przesyłaliście mi na pocztę mailową, że trzeba w present continuous do czasownika dodać końcówkę ing. Bardzo proszę, spróbujcie sami. See you! Gotowi, żeby sprawdzić? Spójrzcie, czy dobrze zrobiliście w zeszytach. What are you doing, Sally? Co ty robisz, Sally? I'm watching a film on TV.
Oglądam film w telewizji. Is he listening to music? Czy on słucha muzyki? No, he isn't. He's talking on the phone. Nie, on nie słucha. On rozmawia przez telefon. Where are you? Gdzie jesteś? Gdzie jesteście? We're in the kitchen. Jesteśmy w kuchni. But we aren't making dinner. Ale nie robimy obiadu. I'm reading a book. Czytam książkę. And my sister's laying the table. I moja siostra nakrywa do stołu. Tu macie apostrof, dlatego że sisters to jest skrót od sister is. No i ostatnie zadanie dzisiaj. Uzupełnij zdania przyimkami across, in front of, behind, into, out of, up and down. Please do it now. Hej, sprawdzimy. A man is going up the stairs. Mężczyzna idzie w górę po schodach. A woman is coming into the house. Kobieta wchodzi do domu. A dog is going out of the house. Pies wychodzi z domu. A boy is hiding behind the sofa. I chłopiec ukrywa się za sofą. A girl is coming down the stairs. Dziewczyna schodzi w dół po schodach. A boy is walking across the room. Chłopiec spaceruje przez pokój. A cat is sleeping in front of the TV. Kot śpi przed telewizorem. Exam spot dla chętnych, ci, którzy chcą zrobić, bardzo proszę, o klucz odpowiedzi załączę na Padlecie. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Bye!